wszystko do jednego wora? Na rachunek przyszła pora. Opłata miesięczna za nieprawidłowo segregowane odpady 82 zł od gospodarstwa domowego. Tegoroczna kampania wyborcza dobiega końca. Równie nudnej, a zarazem równie brutalnej, dawno w historii polskich wyborów nie było. Nawet debata zorganizowana przez publiczną telewizję okazała się miałka merytorycznie, bez szczególnie interesujących propozycji ze strony polityków, za to stasiemcowymi pytaniami płynącymi z ust gospodarzy studia. W każdej z ofert przedstawianych w Suwałkach przebijał się temat przesmyku suwalskiego i bezpieczeństwa, ale o konkretach słychać było niewiele. Było o drogach i zabytkach, było o komunikacji publicznej, o zdrowiu, ale właściwie z każdych kandydackich ust słychać było te same lub bardzo podobne pomysły, propozycje i obietnice. Suwałki zatonęły niemal w wyborczych banerach prezentujących wizerunki kandydatów, głównie wizerunki, numery list i miejsca na tych listach, a o programach właściwie ani słowa. Taki totolotek na płotach. Tylko samorządowcy mogli pozacierać ręce, bo na Suwalszczyznę przypłynęła rzeka pieniędzy na inwestycje. Drogowe, strategiczne, na odnowę zabytków i na inne, mniej lub bardziej przydatne rzeczy. Często z ust kandydatów płynęły obietnice, których nigdy nie dotrzymają, bo to tak zwyczajnie nie leży w kompetencjach parlamentarzystów. Ale mówili, że załatwią. Tylko czy chodzi o to, by ciągle musieć załatwiać? I choć kampania dla wyborców chcących wybierać świadomie to jedno wielkie rozczarowanie, do lokalu wyborczego pójść należy. Należy też wybrać. A potem, jak to mówią, wziąć tę decyzję na klatę.